I witam w open source'owym symulatorze Flight Gear. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie w działaniu pewne urządzonko, które się nazywa Laser Clip. O, jak widzicie, tak mniej więcej ono działa. O co chodzi? Chodzi o to, że właśnie mamy urządzenko, które przenosi ruch głowy na właśnie poruszanie kamery, na przykład w symulatorze, czy też w innej grze komputerowej. Tak, czyli to jest taki polski odpowiednik, bo to jest wyrób polski odpowiednik znanego urządzenia TrackAir. Z tym, że TrackAir tutaj kosztuje około 1000 zł. No, kiedyś myślałem o zakupie tego urządzenia, ale jednak cena mnie odstraszała. A tutaj mamy polski odpowiednik, który działa równie dobrze, chociaż ja TrackAira nigdy nie miałem, ale jak czytałem tutaj recenzję tego Laser Clipa, to no, wszyscy tutaj sobie to urządzenie raczej chwalą i działa to rzeczywiście tak bardzo dobrze. Możemy tu się różnie rozglądać, patrzeć sobie na przyrządy w kokpicie i tak dalej. No ja to w sumie sobie zamówiłem parę dni temu. Dzisiaj to w sumie odebrałem. Znaczy dzisiaj jak to nagrywam. Także jeszcze nie mam zbyt dużego doświadczenia z tym urządzeniem. Może jeszcze tutaj wymaga to jakieś dopracowania, kalibracji i tutaj jakiś tak profili dostosowania sobie lepiej, ale to jeszcze sobie z czasem zobaczę. No i też tak, sposób zamówienia to wygląda tak, że wchodzimy sobie na stronę internetową tego Laser Clipa i po prostu musimy wysłać maila, tak? Także nie ma tam żadnej takiej płatności online, musimy po prostu wysłać maila z zapytaniem, tak, że chcemy to kupić. I też jaką wersję, bo mamy kilka wersji. Ja sobie dokupiłem dodatkowo opaskę, bo normalnie to jest domyślnie mocowane do słuchawek, co też ma sens. Tylko musimy mieć no, w miarę takie słuchawki, żeby dało się do tego przykleić. I to jeszcze odpowiednio na wprost, tak, Laser Clip. Ale ja tak właśnie sobie pomyślałem, że jeszcze może wezmę sobie opaskę i myślę, że dobrze zrobiłem, bo też jeżeli nie chciałbym używać tak słuchawek, na przykład podczas lotów bez nagrywania wideo, bo jak teraz nagrywam do was mówię, to jednak na słuchawkach, tak, to sobie wtedy mogę po prostu ubrać opaskę i też do tej opaski wtedy zamocować na rzepa, też mocujemy Laser Clipa. I tak samo na rzepa mocujemy tego Laser Clipa do słuchawek. I tutaj też dostałem w komplecie parę nawet rzepów, więc tak, mimo że mam opaskę, też dostałem rzepy, gdzie sobie w sumie już przykleiłem też tego Laser Clipa na słuchawki. Oczywiście można tego rzepa odczepiać, tak, i go sobie przemieniać, czy to na słuchawki, czy na opaskę. Także tutaj, tak, dzięki tej opasce mam taką większą dowolność, jak chcę to zakładać. No i standardowa wersja to jest tak, że ten Laser Clip mocuje się po prawej stronie, czyli można powiedzieć tak na prawe ucho. Urządzonko to jest bardzo, tak, bardzo lekkie. Tu w zasadzie się go w ogóle nie odczuwa, że ono nam tak w ogóle nie ciąży na głowie. No jak to działa, tak? Bo w zestawie mamy właśnie ten Laser Clip, który mocujemy sobie do głowy. I tam są trzy diody, które są, tak, muszą być ustawione idealnie w pionie, najlepiej. No i mamy też dodatkowo kamerę, która zbiera obraz z tych diod i tak przekłada to na ruchy naszej głowy. Także dodatkowo sobie mocujemy kamerę na przykład na monitorze. No i też co do tych rzepów, to miałem troszkę wątpliwości, czy te rzepy tutaj w ogóle będą dobrze trzymać się, czy w ogóle to nie puści, ale rzepy są też bardzo, bardzo mocne. Tutaj też dostajemy film instruktażowy od tutaj producenta tego urządzenia, że tak, mamy wszystko to pokazane, też jest też tam test, jest pokazany, jak te rzepy mocno trzymają, więc rzeczywiście tutaj moje obawy okazały się niepotrzebne. Dobrze, ja uruchomię teraz sobie ten samolot, zobaczymy go sobie podczas lotu. OK. I możemy sobie podnieść widok do góry. Widzimy ładnie, jak się tutaj rozpędzamy, czy kołujemy. Także pod tym kątem tu się sprawdza rewelacyjnie. I możemy startować. Już mocno szarpnąłem trochę.
I teraz właśnie o celowanie myszką podczas... A, ja to już jeszcze muszę ustawić. Ciśnienie i... Tak, możemy tu sobie różnie właśnie patrzeć na różne elementy kokpitu. Całkiem fajnie to działa. Można się oddalać, przybliżać, zniżać widok, kamery podnosić i tak dalej. I możemy sobie nawet tutaj o wyjrzeć przez okno i widzimy nasze podwozie. No ten akurat widok fajnie się sprawdzi w samolotach, które ciągną ogon, co może też sobie zobaczymy z Sopwith Camel. No i tak, właśnie sposób działania jest taki, że no, trzeba tu sobie zainstalować też oprogramowanie. Mamy oprogramowanie sterowniki do kamery po prostu. I tutaj też trzeba tak ustawić tę kamerę tak, żeby za nami było w miarę ciemno, tak, żeby tutaj nasze trzy diody były widziane przez kamerę, żeby nam się jakieś światło słoneczne nie przebijało. Ja akurat za sobą mam ścianę, więc nie mam takiego problemu. I tutaj właśnie taki troszkę mankament, że ja muszę nie ruszać głową, żeby tutaj trafić przycisk. Troszkę to jeszcze muszę, no, może nabrać wprawy, może się przyzwyczaić, a może jeszcze dobrze tutaj dopieścić kalibrację tej kamery, żeby, znaczy tego w ogóle laser clipa, żeby tutaj bez problemu móc myszką klikać po kokpicie, bo jeszcze sprawia mi to problemy. Tak, i o czym to mówiłem, właśnie o instalacji sterowników, tak, instalujemy sterowniki do kamery i instalujemy open source'owe oprogramowanie, to, które się nazywa OpenTrack. I tak tu się ten OpenTrack prezentuje. I tutaj mamy właśnie te, tak, trzy lampki, które tutaj na tym klipie się znajdują. Trzy pionowo, trzy diody, które wychwytuje nasza kamera. Tu akurat mnie nie widać, tak, jest bardzo ciemno. Oczywiście ja mam w pokoju jasno, ale tutaj ustawiamy sobie tak kamerę specjalnie, żeby za nami był, tak, tutaj w tle po prostu czarny ekran najlepiej. Wtedy nasze diody najlepiej są widziane przez kamerę. No jak ruszam głowę, to też widać, jak ta ośmiorniczka tutaj reaguje, przez co nam pokazuje, jak tutaj to wszystko, jak to wszystko działa. No i też warto sobie przypisać pewne klawisze. Ja przypisałem sobie, tak, mamy tutaj centrowanie widoku. Przypisałem sobie Alt S i jakiś tam klawisz joysticka oraz włącz-wyłącz w ogóle śledzenie ruchów głowy, co też się przydaje, żeby chwilowo sobie to wyłączyć. I o co chodzi z centrowaniem, tak? Na przykład ja teraz zmienię postawę siedzenia, o teraz się bardzo wyprostowałem, tak? Siedzę, powiedzmy, na wyprostowanych plecach, no i to jest widok, który, no, jakby ciężko patrzeć teraz na pulpit tutaj, na kokpit samolotu. Więc właśnie dajemy sobie Alt S, czy też właśnie jakiś inny klawisz, który sobie przypisaliśmy i, o, centrujemy sobie nasz widok, tak? I teraz mogę sobie w takiej postawie siedzieć i tak, i się rozglądać tutaj bezproblemowo. No jak na przykład teraz, o, oprę się wygodnie o fotel, czyli całe moje ciało poszło bardziej do tyłu, no i teraz jakby znalazłem się tutaj z tyłu na fotelu pasażera. No i co teraz, tak? No i teraz oczywiście znowu muszę wycentrować widok, o, wycentruję sobie, o, i znowu teraz siedzę sobie dalej wygodnie na fotelu oparty. No i mam już, tak, widzę kokpit, wróciłem do tutaj fotelu pilota. No i drugi klawisz wyłącza w ogóle, o, teraz sobie to wyłączę, o, wyłączy. O, teraz wyłączyłem, tak, wyłączyłem sobie w ogóle śledzenie, teraz jakby kamera mi się zacięła tak, jak ją zostawiłem. Jeżeli to sobie włączę z powrotem, o, to zaczyna to działać. Także to jest spoko, bo można to tak programowo sobie wyłączyć chwilowo i włączyć z powrotem. To może się przydawać przy nagrywaniu wideo, bo jednak jak na przykład jak ja patrzę, o, teraz patrzę sobie tutaj w lewy górny róg, bo chcę sobie menu zobaczyć, to jednak całą głowę tutaj obracam i... No i wy widzicie tutaj, o, widzicie, nic nie widzicie, tak, można powiedzieć, za bardzo. A tak mógłbym tutaj sobie, o, wyłączyć to śledzenie głowy, na przykład pokazując tutaj pulpit, a teraz mogę sobie sam patrzeć na menu górne. Także, no,
No zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało na wideo, czy to rzeczywiście sprawdzi się to obracanie głowy cały czas podczas nakręcania jakichś poradników z Flight Geara. Także bardzo fajne jest tutaj o podziwianie widoków przed nami i rozglądanie się. Nie, także naprawdę świetnie to wygląda, świetnie to działa. I do takich tutaj o lotów i do rozglądania się sprawdza się bardzo fajnie. No i wracając jeszcze tutaj do OpenTracka, mamy też profile. Profile różnych gier. Ja może to wyłączę na chwilę. O, wyłączyłem, więc teraz to nie działa. Tak, i tutaj twórca tego urządzenia od razu nam tutaj sam zdefiniował sobie, tak, i nam dostarcza pewne profile różnych gier, różnych symulatorów. Są Microsofty, jest IU2, jest FSX, jest X-Plane i też inne jakieś tam, tak, ścigałki samochodowe, czy nie wiem, Farm Simulator i takie rzeczy. Flight Geara nie ma, tak? Flight Geara nie ma. Ale sobie sam tutaj zrobiłem profil Flight Geara. Oczywiście jest o tyle łatwiej, że nie musimy wszystko robić ręcznie, bo możemy, no jak chcemy, to możemy sobie cały profil stworzyć ręcznie. Tutaj wtedy sobie dajemy Create New Empty Config. Ale też możemy właśnie wybrać sobie już jakiś gotowy profil. Ja tak zrobiłem, że wybrałem sobie profil na przykład z Microsofta, na przykład małe samoloty. I sobie dajemy wtedy Create, ale właśnie z tego wybranego konfiga, gdzie tworzy nam nowy. Ja sobie stworzyłem właśnie tutaj profil Flight Gear dla Cessny 172P na razie. Pierwsze co to ja zrobiłem, to uruchomiłem sobie to urządzenie, tak, ten laser clip w Microsoft Flight Simulator. No i tam zadziałało to od razu, tak, można powiedzieć. Że po prostu tutaj tak skonfigurowałem, skalibrowałem tego laser clipa, włączyłem Microsoft Flight Simulator, no i kamera tutaj już tak obracałem głową i kamera też się obracała. No a kiedy uruchomiłem to we Flight Geara, to nie działało, tak? I tutaj, no ale oczywiście trzeba tutaj zrobić troszkę więcej akcji. No i tak właśnie poszukałem sobie tutaj na wiki, jak to w ogóle skonfigurować, i w końcu trafiłem na stronę OpenTrack, czyli właśnie opis tego programu do śledzenia ruchu głowy. No i w sumie konfiguracja okazała się bardzo prosta. Tu mamy nawet napisane, jak tutaj skompilować sobie tego OpenTracka na Linuxa. Jeszcze tego nie robiłem, ale w sumie na razie jestem pod Windowsem, więc nie musimy tego robić na Windowsie. Na Linuxie może jeszcze się pobawię i zobaczę. Może to jeszcze sobie zbuduję i zobaczę, czy też na Linuxa da się to uruchomić. No i tu mamy konfigurację, tak? Tu mamy kroki, które musimy wykonać. Pierwsza rzecz to jest to, że musimy zainstalować sobie dodatek. Jest specjalny dodatek, nazywa się Head Tracker, czyli właśnie śledzenie głowy. Otwórzmy to sobie. Tak, otwiera nam się tutaj SourceForge, czyli kod źródłowy tego dodatku. Wystarczy tutaj sobie zrobić download snapshot i pobierze nam się zip. Tego zipa sobie tutaj oczywiście później rozpakowujemy do jakiegoś dowolnego katalogu. No i wtedy we Flight Geara, tutaj w dodatki, mamy katalogi dodatkowych modułów. Klikamy na dodaj i dodajemy sobie ten rozpakowany katalog i on już tutaj jest. Mam tutaj Head Tracker. Mamy ten dodatek już tutaj na przykład dodany. I kolejna rzecz, jaką trzeba sobie zrobić, to dodać taką linię komend do naszego Flight Geara przed uruchomieniem go. I tutaj we Flight Geara oczywiście robimy to tutaj w ustawieniach. Tu mamy okno dodatkowe ustawienia. No i wpisujemy sobie to, po prostu wklejamy sobie tą komendę. W zasadzie możemy ją wkleić i nie musimy jej za bardzo modyfikować. Chociaż ja ją zmodyfikowałem, bo tu mamy tylko 25 klatek pobierania informacji. A ja dałem sobie 75 klatek. A to dlatego, że tutaj w opcjach tego OpenTracka też mam tutaj o tracker. I też mam, że kamera działa mi w 75 klatkach na sekundę. Więc też sobie dałem, żeby mi tak pobierał 75 klatek. Czemu nie? Myślę, że to ma sens. Tak, no i tutaj podajemy, że to działa poprzez gniazdo sieciowe, czyli po prostu Flight Geara będzie się łączył poprzez protokół sieciowy UDP z naszym OpenTrackiem na protokole właśnie OpenTrack. Także ten OpenTrack działa pod IP localhost, czy też 127.0.0.1 na porcie 5542, tak? Ale z czego to wynika, ta konfiguracja? Bo tutaj jak sobie wejdziemy właśnie do OpenTracka, ja to na razie dam stop. O, to tu właśnie mamy output, tak, czyli w jaki sposób ten OpenTrack ma wysyłać dane. I domyślnie jest ustawiona ta opcja jako free track.
I na przykład z Microsoft Flight Simulator działała mi ta opcja Free Track, a z Flight Gearem to już nie. Musimy tutaj właśnie przełączyć się. Mamy tutaj specjalną opcję Flight Gear. Tak, i dla Flight Gear używamy tego. Tu jeszcze mamy oczywiście jakieś inne opcje, nawet nie wszystkie rozumiem. Jakieś joysticki, mouse, emulation i takie inne rzeczy. Mamy też stary FSX od Microsofta, jeszcze stare Microsoft Flight Simulatory z 2002 i 2004 roku nawet. Tak, ale nas tutaj interesuje Flight Gear i też tutaj mamy konfigurację pod ikonką młoteczka i tu mamy właśnie IP, pod jakim będzie uruchomiony Flight Gear, bo nie musimy uruchamiać na tym samym komputerze, możemy w sieci lokalnej uruchomić sobie Flight Geara na innym komputerze niż sam OpenTrack. Tak, więc tutaj możemy skonfigurować sobie IP i numer portu. No ale ja niczego nie zmieniałem, mam właśnie domyślną konfigurację, tak tutaj. I tak samo tutaj podajemy localhost, czy też właśnie ten sam IP i ten sam numer portu. I to na tym samym komputerze, jak jest skonfigurowane, to będzie nam działać. I tyle, jeżeli chodzi o konfigurację, jest właśnie dosyć prosta. No i wsiadłem sobie tutaj jeszcze do Cessny 182, bo zobaczymy sobie ten dodatek. Tylko włączę autopilota, żeby nie musieć tutaj martwić się sterowaniem samolotu, ale nie tak ostro w górę. O właśnie, i ruszam kamerą i muszę się przyzwyczaić, żeby głowy nie ruszać, kiedy klikam. Dajmy sobie tak 500 stóp na minutę. OK, lecimy sobie. No to troszkę przycina, jak przycina Flight Gear, to niestety też właśnie kamera nam przycina. I to widać, niestety, ale dobra. Tak, jak idziemy sobie do menu górnego, tak, mamy nową pozycję, nazywa się właśnie to rozszerzenie Head Tracker i jak tutaj sobie wybierzemy to menu, mamy toggle Head Tracker, czyli włącz, wyłącz to urządzenie, znaczy tą wtyczkę. No i teraz wyłączyłem, tak, i po prostu ruszam głową i tak, kamera tak jest nieaktywna, czyli teraz po prostu rozglądamy się myszą. No i w sumie ustawienie kamery jest takie, jak ją tutaj zostawiłem. Tak, włączmy to sobie z powrotem. O, i już teraz działa. No i mamy jeszcze parę opcji, tak? Mamy parę opcji jeszcze jak... No tu też pierwsza opcja to po prostu włącz to, wyłącz i teraz znowu wyłączyłem. Teraz, włączyłem. I ruszanie kamerą wróciło. Kolejna opcja to jest włącz, wyłącz możliwość przesuwania kamery, tak? Translation, czyli przesuwanie po osiach X, Y, Z, czyli po prostu X to przesuwa się tak. Y, góra-dół, no i Z to od siebie do siebie, także możemy to sobie też wyłączyć, no i teraz będą działały tylko obroty kamery, a nie przesuwanie kamery. To też jak kto woli potrzebuje. No i mamy też możliwość całkowitego wyłączenia osi przechyłu. Osi przechyłu, czyli czegoś takiego. Jak ja teraz sobie to wyłączę i przechylam głowę, to tylko się przesuwam. Moja głowa się nie przechyla. Znaczy kamera się nie przechyla. No i też mamy kolejną opcję, to jest czy chcemy używać tak ruchów głowy przy widokach zewnętrznych do rozglądania się. Ja przełączę się na kamerę zewnętrzną. No i w tej chwili ruszam głową i kamera się nie rusza, tak? Używamy sobie myszki. A jeżeli to sobie włączę, to teraz mogę rozglądając się głową rozglądać się także w widokach zewnętrznych. No ale chyba jednak wolę tutaj przy widokach zewnętrznych używać już sobie myszki i nie rozglądać się głową. Ale także tak, kto co woli, mamy takie fajne tutaj opcje. No i też jeżeli tutaj chodzi o nasz profil, jeżeli sobie tutaj ustawimy nasz profil, co pokazywałem wcześniej, no możemy też predefiniowane wybrać, tak, to mamy tutaj też mapowanie, możemy sobie ustawić teraz jak ma działać dokładnie nasza kamera, możemy sobie właśnie wyznaczyć po jakich krzywych ma tutaj, tak, czyli inaczej też mówiąc, jak szybko ma tutaj kamera się na przykład obracać czy przesuwać. Mamy tutaj tak różne osie i tak, po których się obracamy czy przesuwamy. No i oś tak tutaj obrotu głowy lewo, prawo, czyli jo. I tutaj widzimy jak ta czerwona kulka się przesuwa, kiedy ja obracam głową. No i tutaj tą oś możemy sobie modyfikować pod nasze tutaj preferencje, jak wolimy, czy ma się tutaj na przykład bardzo powoli najpierw obracać, a później dopiero przyspieszać. Możemy to sobie dać tak, że teraz to nawet stoi w miejscu, to może jednak żeby to nie stało w miejscu. Tak, mam martwą strefę, teraz dopiero mi się przesuwa.
Także jak wolimy, możemy tu sobie to różnie skonfigurować. No i tak samo kolejne osie. Tutaj mamy pitch, czyli góra-dół. Tu mamy akurat taką krzywą i roll, czyli właśnie przechył na boki. Tu sobie akurat ustawiłem przy 10 stopniach martwą strefę, czyli tutaj dałem na sam dół. Tak, czyli tutaj o, do 10 stopni, jak przychylam głowę, tutaj to kamera się nie przychyla, ale dopiero od 10 mi się przychyla, tak? To jest dobre, bo właśnie, no często tutaj też możemy całkowicie to wyłączać, bo przeważnie jest to niepotrzebne, żeby się przychylać. Ja to jednak sobie zostawiłem, ale jednak dałem sobie tą martwą strefę, bo no tutaj, żeby ta kamera zbyt mocno nam tak nie latała też na boki, bo to już jest przesada. Ale czasami tak, może się przydać to przechył, więc sobie dałem przy, tak, bardziej tutaj o przychylę głowę mocniej, to jednak mogę też się przechylić. I tu jeszcze mamy coś takiego jak maximum input, czyli do jakiego tutaj maksymalnego zakresu ma działać nasze tutaj obracanie. Ja może dam sobie, o tutaj oś J i tak, tu mamy do 90 stopni, czyli teraz jak obrócę głowę 90 stopni w prawo, to do 90 stopni tutaj to będzie działało, a możemy sobie to zmniejszyć, na przykład dam do 20 tylko stopni. No i teraz mamy limit do 20 stopni. Teraz ja obróciłem głowę bardziej niż 20 stopni, ale kamera już się dalej nie obraca, no bo taki sobie tutaj limit do 20 stopni tak teraz zrobiłem. Ale przywrócę sobie na 90. Także mamy tutaj takie tak konfiguracje profili. No i tak samo podobna historia z przesuwaniem kamery, tylko tutaj już nie mamy kątów i stopni, tylko tak centymetry, tak obroty. Znaczy nie obroty, tylko przesuwanie się w centymetrach. Tu ma, na przykład mamy maksymalnie do 20 cm. Tak, także tak wygląda tutaj konfiguracja tych osi. No oczywiście warto tutaj poświęcić chwilkę i sobie te osie no, dopieścić może tak, jak tam nam, jak wolimy, wedle preferencji naszych, żeby nie było za szybko, czy nie, żeby nie było za wolno. Także tak tutaj to wygląda. No i sprawuje się bardzo, bardzo fajnie. Także tutaj możemy rzeczywiście bardziej się poczuć jak w prawdziwym samolocie. I jeszcze tutaj włączyłem sobie samolot Sopwith Camel, tak właśnie, żeby pokazać, że przy takich samolotach bardzo dobrze też sprawuje się ten laser clip, bo właśnie ten samolot no, ciągnie ogon po ziemi i tutaj tak nos jest przy starcie mocno zadarty do góry i w zasadzie no, niewiele widzimy, tak? Nie widzimy w jaki sposób się rozpędzamy, a tak możemy się o, ładnie tutaj wychylić i zobaczyć sobie oś pasa i dokąd tutaj nasz samolot zmierza, czy też z prawej strony, chociaż tutaj z lewej będzie mi wygodniej, bo jestem bardziej po prawej stronie pasa ustawiony. Tu jeszcze widzę, mamy model pilota i o tak, jest model pilota. Możemy go sobie usunąć, żeby nam tu nie przeszkadzał. Camel, toggle pilot, ok. Tak, pilota już nie ma. No i co, uruchommy się tutaj. Tutaj skrowniki klamrami odpalamy. Lewy, prawy, ok. Troszkę wzbogacę mieszankę, nie mieszankę, tylko ciąg i śmigło. Zakopcił. Ok, zobaczymy, czy uda mi się tutaj wystartować, bo jednak Sopwith Camel jest ciężki. Ciężki samolot do latania i do startu. No właśnie, i obracam kamerę, bo patrzę na moją przepustnicę i to są właśnie te może minusy używania laser clipa. Że właśnie mogę się gdzieś niespodziewanie rozglądać, co na wideo dla was może wyglądać dziwnie i chaotycznie. Musiałbym chyba sobie włączyć nawyk wtedy wyłączania w ogóle laser clipa, żeby kamera się nie obracała. Dobrze, i tak o, możemy się wychylać i patrzeć mniej więcej jak tutaj się rozpędzamy, no i niestety stało się to, czego się obawiałem. Nasz samolot
chyba przechylił się na skrzydło. No, wyprostujesz się. Dobrze, lecimy. No niestety. Tak, lecimy? Chyba tak. No niestety, tak jak mówiłem, ciężki samolot. Nawet przy starcie mi się tutaj przychyla. Tak, ale tutaj właśnie przy takich samolotach ciągnących ogon. No to jest rewelacja też, bo możemy tutaj się fajnie wychylać z tego kosza, w którym tutaj siedzimy. Ten kosz jest dosyć ciasny i mały. I niewiele widać, a tutaj możemy się lepiej rozglądać i orientować, czy też wychylić do przodu, do góry. Dobrze, także tyle tutaj. Tak, tutaj się prezentuje laser clip. Tak jak mówiłem, jeszcze zobaczę, czy tutaj jak to będzie wyglądało na wideo. Czy to nie jest zbyt chaotyczne, jak ja tutaj tą głową poruszam? Może jednak trzeba będzie jeszcze to dostosować i na przykład zrobić bardziej łagodne te ruchy. Zobaczę jeszcze. To akurat ten samolot jest dosyć ciasny i to tak, o, może się oddalę trochę. O, tak trochę lepiej widać. No też ewentualnie może być problem dla osób, które mają też jakiś problem, nie wiem, na przykład lokomocyjne, jakieś dolegliwości, bo rzeczywiście można tutaj też no, źle się poczuć, mieć jakieś mdłości. Więc niektóre osoby mogą tutaj też no, troszkę źle reagować na tego typu obracanie się kamery. Ale ogólnie jak dla mnie no, sprawuje się to całkiem fajnie. No i za cenę tutaj ja tutaj wydałem na to 270 zł, w tym 10 zł przesyłki i dodatkowo tak 15 zł, bo sobie zażyczyłem opaskę, co jest opcjonalne, więc tutaj tak podstawka kosztuje 245 zł. Ależ tutaj szarpie strasznie. Także co, no ogólnie polecam, zobaczę jeszcze pewnie laser clipa, może jeszcze wykorzystam i zobaczymy go w moich przyszłych wideach, jeżeli chodzi o Flight Geara. Też właśnie troszkę się obawiam tutaj używania go i klikania tak podczas klikania myszką, bo jednak czasami ciężko trafić, kiedy ta kamera mi się tutaj, no muszę się jeszcze przyzwyczaić, żeby tą głową nie obracać podczas klikania, ewentualnie w sobie wtedy wyłączę tak ruszanie głową, żeby mógł sobie poklikać po kokpicie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce jeszcze. Ale tak na pierwsze wrażenie tutaj, jak tutaj pierwszy raz z tego korzystam, to jest bardzo fajnie, jest świetnie, także myślę, że mogę polecić. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Dzięki i do następnego razu. Cześć!